Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy położony jest pośrodku pięknego parku przyrodniczo-krajobrazowego w Reptach, który został założony w XIX wieku przez rodzinę Donesmarków. Ośrodek mieści się w części budynków pozostałych po hrabiach oraz w wyremontowanych pozostałościach zakładu rehabilitacji. Ośrodek Salezjański rozpoczął swą działalność we wrześniu 1999 roku. W skład ośrodka wchodzą Salezjański Zespół Szkół obejmujący gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum ekonomiczne oraz zasadniczą szkołę zawodową specjalną dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, która kształci w zawodach drukarz grafik komputerowy, krawiec i od tego roku kucharz małej gastronomii. Wszystkie szkoły są nieodpłatne. Ponadto w ośrodku działają warsztaty terapii zajęciowej, internat, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Cały kompleks jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i ma charakter integracyjny, a uczniowie niepełnosprawni mają możliwość zamieszkania w nowocześnie wyposażonym internacie, który zapewnia bardzo dobre warunki mieszkalne oraz rehabilitację leczniczą. Naszym znakiem rozpoznawczym są identyfikatory, które zastępują nam mundurki i które zakładamy codziennie do szkoły. Patronem naszej szkoły jest święty Jan Bosko, nazywany przyjacielem młodzieży, ponieważ całe życie poświęcił jej wychowaniu. Był także założycielem Towarzystwa Salezjańskiego. Co roku hucznie obchodzimy święto patrona. Po mszy świętej tradycyjnie odbywa się mecz siatkówki, nauczyciele i pracownicy szkoły kontra uczniowie. Potem tombola, czyli tradycyjna loteria salezjańska. Wystarczy jeden los i trochę szczęścia i można wygrać na przykład drukarkę, odtwarzacz MP3 lub książki. A wieczorem dyskoteka przerywana konkursami. W środku działa nowoczesna biblioteka, do której zapisanych jest około 600 czytelników mających do dyspozycji 18-tysięczny księgozbiór. Sama czytelnia liczy 28 miejsc siedzących i 6 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. A w pięknej stołówce można zjeść domowe posiłki. W naszej szkole istnieje także technikum ekonomiczne, a uczniowie technikum prowadzą szkolny sklepik Exit, co poszerza ich praktykę zawodową i uczy odpowiedzialności. Ekonomia jest to kierunek trudny, ale przydatny i to nie tylko na rynku, ale także w życiu codziennym. Chociaż chodzimy rok dłużej, technikum trwa 4 lata. Po czwartej klasie następuje matura taka sama jak po liceum, zdajemy także egzamin zawodowy. Szkoła ekonomiczna zapewnia miesięczne praktyki w ciągu 2 lat. Uczniowie oprócz przedmiotów podstawowych mają przedmioty zawodowe, podczas których poznają księgowość, elementy prawa, sytuacje rynkowe. Szczerze polecam ten kierunek, tym bardziej, że nasze technikum otrzymało prestiżowy tytuł Szkoły Przedsiębiorczości. Uczniowie liceum mogą wybrać wśród 3 rozszerzeń programowych. Mogą chodzić do klasy tzw. politechnicznej, która realizuje w zakresie rozszerzonym język angielski, matematykę oraz informatykę. Klasy dziennikarskiej z poszerzonym językiem polskim, angielskim i historią oraz klasy biologiczno-chemicznej z większą ilością godzin języka angielskiego, chemii i biologii. Klasa 1B jest pierwszą w Salezjańskim Ośrodku i jedyną w Tarnowskich Górach klasą dziennikarską. W zakresie rozszerzonym uczymy się języka polskiego oraz historii, a dodatkowo mamy obowiązkowe zajęcia dziennikarskie. Każdy rok nauki odpowiada innemu rodzajowi mediów. Klasa 1 – prasa, klasa 2 – radio, klasa 3 – telewizja.
Pierwsze szlify dziennikarskie zdobywamy prowadząc szkolną gazetkę Jest Bosko. Bierzemy również udział w licznych warsztatach dziennikarskich. Odwiedziliśmy także redakcję Gościa Niedzielnego. Profil ten uczy kreatywności, pomysłowości oraz uważnego spojrzenia na otaczający świat. Nasza szkoła trafiła do bazy szkół z klasą. Stało się to dzięki uczniom, którzy wpadli na pomysł projektu pisania bajek ekologicznych i czytania ich następnie dzieciom w ramach małego oratorium. Efektem tych działań będzie książka z ilustracjami wykonanymi przez dzieci. Projekt realizowany jest w ramach akcji Gazety Wyborczej Uczeń z klasą, edycja druga. Salezjański Ośrodek propaguje aktywne spędzanie czasu pozalekcyjnego w murach szkoły. Oprócz licznych kółek zainteresowań biologicznego, sportowego, informatycznego oraz fotograficznego możemy spotykać się z wielką sztuką podczas koncertów Filharmonii Śląskiej, które odbywają się co miesiąc w naszej kaplicy, albo cyklicznie organizowanych wyjazdów do teatru lub opery. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w kierunku drukarz o specjalności grafika komputerowa. Uczniowie realizują zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych i praktycznych zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się przy maszynach drukarskich oraz nowoczesnej pracowni komputerowej, którą mogliśmy zobaczyć wcześniej. W naszej szkole zajęcia sportowe przeprowadzane są w nowoczesnej siłowni, w której można ćwiczyć na wielostanowiskowym atlasie, steperze, rowerze oraz bieżni sterowanej elektrycznie. Są też stanowiska do wyciskania sztangi w leżeniu, stoły do tenisa stołowego oraz stoły do gry w piłkarzyki. Posiadamy również bogate zaplecze sportowe na dwóch salach gimnastycznych. Nasza szkoła jest organizatorem sztafetowych biegów przełajowych, powiatowych i rejonowych, juniorów i juniorek oraz powiatowej licealiady młodzieży w piłce siatkowej w bieżącym roku szkolnym oraz wielu innych imprez i zawodów sportowych międzyszkolnych. Drużyny szkolne, zarówno gimnazjalne, jak i licealne, reprezentują naszą szkołę w licznych zawodach szczebla miejskiego, powiatowego i rejonowego. Przy naszej szkole działa klub sportowy osób niepełnosprawnych Start Katowice, którego zawodnicy startują w zawodach z rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W naszej szkole odbywają się również dodatkowe zajęcia sportowe piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego i atletyki siłowej. Jak co roku doskonale bawimy się w Dniu Sportu. W szkole działają również warsztaty terapii zajęciowej, które pozwalają osobom niepełnosprawnym poprzez terapię zajęciową przygotować się do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej lub zakładzie aktywności zawodowej. Warsztaty terapii zajęciowej są placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w grupach warsztatowych. Każda z grup liczy sobie 5 osób. Zajęcia warsztatowe przeplatane są rehabilitacją leczniczą. Poza tym organizowane są także zajęcia z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Posiadamy następujące pracownie: arteterapii, pracownię gospodarstwa domowego, krawiecką, rękodzieła, techniczno-ślusarską oraz komputerowo-edukacyjną.